Krystian, dla wielu kibiców to był szok tak naprawdę w tym roku, twój debiut w półmaratonie. Tym większym szokiem jest drugi start już. Masz już pewne doświadczenie wynikające właśnie z tego debiutu. Czego nauczyła cię ta 21-kilometrowa trasa w Gdyni? Że trzeba zacząć szybciej, żeby na mecie był szybszy wynik przede wszystkim. A tak poważnie, no byłem bardzo dobrze przygotowany też do pierwszego półmaratonu, do debiutu, więc nie było jakichś dużych kryzysów i dużego rwania tempa. Na pewno doświadczenie przydatne w biegach indywidualnych prawie, że można powiedzieć, bo w Gdyni ułożył się bieg jak się ułożył, większość dystansu sam przebiegłem. Także no tutaj na pewno mam nadzieję tylko, że będzie grupa i trochę inaczej będzie rozegrany bieg. Powiedz, jakiego wyniku możemy się spodziewać? Oczywiście, jeżeli wszystko zagra, jeżeli zagra pogoda, jeżeli ta dyspozycja będzie przynajmniej porównywalna do tej sprzed miesiąca, czy to będzie poprawa tego chyba najlepszego debiutu w historii, godzina 2:36? Ciężkie pytania, ciężkie odpowiedzi, dobrze. Prawda jest taka, czuję się bardzo dobrze, zjechałem prosto ze zgrupowania w Kenii. Mam wrażenie, że jestem w jeszcze lepszej dyspozycji jak w Gdyni. Nie boję się atakowania rekordu trasy czy rekordu Polski, jeśli tylko wszystko zagra i spełnią się warunki pogodowe, że będą dobre. Także mam nadzieję, że padnie rekord życiowy i może jeszcze jakiś rekord. Ale powiedz, w sezonie letnim jednak zostajesz przy swojej koronnej konkurencji i będziesz chciał robić minimum na Mistrzostwa Świata do Kataru? Taki jest plan, że po drodze biegamy półmaraton, to ma być efekt na przeszkodach, który da, mamy nadzieję, z trenerem rekord życiowy i bieganie w czołówce światowej. Jednak no, tutaj pierwsze przymiarki do biegów ulicznych i do, myślę, wyczekiwanego debiutu maratońskiego. Powiedz mi, czy ten twój trening zmienił się bardzo drastycznie w stosunku do tego, co robiłeś do tej pory, bo jednak okres przygotowawczy chyba się wiązał z tym, że ten kilometraż musiał być znacznie wyższy. Przypomina mi się od razu nasz największy mistrz przeszkodowy, czyli Bronek Malinowski, który w czasach swojej kariery stosował kilometraż nawet na poziomie 190 km tygodniowo. Tak, zmieniliśmy trochę trening, przede wszystkim wyrzuciliśmy trochę treningów tak zwanych szybkościowych, więcej tych treningów było objętościowych, popracowaliśmy nad tym aspektem treningowym, żeby popracować dłużej w czasie na trochę mniejszej prędkości tej do półmaratonu. Jednak no, tak jak wspomniałeś, Bronek Malinowski biegał na poziomie 180-190, ja biegam podobny kilometraż, zresztą świętej pamięci Bronek zapowiadał debiut w maratonie, jemu się nie udało, mam nadzieję, że ja spełnię to i pokażę, że dobry przeszkodowiec to dobry maratończyk. Czyli jutro nie będzie żadnych kompromisów, po prostu Krystian Zalewski da z siebie maksymalnie tyle, jest w stanie. Dokładnie tak, jutro mam swój plan założenia, nie będę się oglądał na rywali, aczkolwiek mam nadzieję, że pomogą mi w uzyskaniu dobrego wyniku, ale jednak wierzę w to, że zwycięzcą będę ja i oby tak było. Tego ci życzę. To jeszcze bym chciał dopytać, czy to jest może trochę męczące, a może trochę stresujące, że coraz częściej mówi się, że jest szansa na rekord Polski. Wszyscy, kiedy to mówią, patrzą na ciebie. Nie, zdecydowanie nie jest to bardziej stresujące. Nie przywiązuję tak naprawdę wagi do tego, że gdzieś jest jakaś presja i oczekiwania. Tak naprawdę staram się skupić na tym, aby wykonać jak najlepiej swoje zadanie. Jeśli padnie rekord Polski, będę się z tego bardzo cieszył. Jeśli nie, będę próbował dalej.